Witam Państwa w sobotnie popołudnie 5 września ze stadionu imieniem Leszka Białego w Gąsawie. Za kilka minut zostanie rozegrane inauguracyjne spotkanie rundy jesiennej hokeja na trawie Superligi sezon 2020-2021. LKS Gąsawa podejmuje AZS Politechnikę Poznańską. Tradycyjnie życzę Państwu wielu sportowych emocji, namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie i zapraszam do oglądnięcia relacji z tego spotkania. Ale Mateusz,
Tak, nie widzę.
Druga linia nie podąża. Brawo, gaz! Podąża! Jest! Ładnie! Super! Grawaj! Zdobywa bramkę Skarnego. Zdobywcą bramki jest kapitan zespołu Marcin Skrykowski. Mamy remis 1-1 zdobywcą bramki Maciej Stojanek. Dziwi się! Tak! Zobacz, jak kończy!
Jedzie. Szybszy jesteś. Zerwiesz go. Tak? Zlato czy nie, to pod kontrolą. Tak? To każdy bym się wiedział. Ja to zabieram. Co? Ale pierwsze to mają tak jak to jest. Ja wiem, ale no wiadomo, że tam pierwszy rok miesiąc. Wiesz, jak był COVID, ten to był. Jedną drogę.
Wybić tą poziom! Pan Jasio! Andaj odbór! Szanu! Kartką zawodnik LKS Warszawa Korneliusz Nitka. Szóstym Gruszczyński. Gruszczyński Robert. No, ja wszystko stoją, tutaj nikt o piłkę nie wychodzi, no. Dobra, dobra, wyjdź, wyjdź, Kuliar, i dawaj kurwa teraz! Super Kuliar! Brawo, brawo, dawaj Jance! Gdzie Jance, gdzie? Nie, tak! Na AZS Politechnik Poznańskiej, Wojanek Maciej. Jak nie mówię, to można się pomylić. No to jest... Super ogon! Ale Niemcy... Jedź, 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 łysy, jedź, bójni się! Biegnij przed niego, przed niego! Biła! Dokładnie! No. Bójni go, bójni! Brawo, zabij się Marcin, zabij się! Trzymaj, trzymaj Marcin! Uważaj! Już jest piła, już jest piła! To nie ma czym. Co je? Dobrze! Pełnej. Trzymaj kornę! Idzie! Duro! Popatrz! Nie, 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 nie,
strony! I to twoja! Marcel? Chodź, chodź, pożegnaj się, idzie. Zakończyło się spotkanie LKS Gąsawa AZS Politechnika Poznańska. Drużyna LKS-u Gąsawa nie wykorzystała atutu własnego boiska i przegrała 1-4. Następne spotkanie LKS rozegra 12 września w Gnieźnie z tamtejszym startem 1954 Gniezno, zaś AZS Politechnika Poznańska zmierzy się z AZS-em AWF Poznań. Zapraszam Państwa na me inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Stypczyński.